Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Dominika Wuretingera „Soku”. Czyta Jakub Wieczorek. W zwolnionym umyśle Karola cisza przedłużała się w nieskończoność. Leżał za niskim kamiennym murkiem, za którym upadł, kiedy nie przebrzmiało jeszcze echo wystrzału. Nie mógł oderwać wzroku od aparatu fotograficznego, który wypadł z ręki umierającego Marine. Pocisk snajpera trafił go w szyję. Ciemna krew szybko wsiąkała w wysuszoną, brunatną ziemię. Pomyślał, że kolory fotografii są intensywniejsze od prawdziwych barw doliny i gór. Śmierć uwznieszlona elektronicznym marzeniem o idealnym pięknie. Oczy żołnierza patrzyły na niego z łagodną rezygnacją. Powoli gasły. Wytrenowany umysł rejestrował okno, z którego strzelił snajper. Trzy sekundy wcześniej obaj stali przy murku. Karol wskazywał na odległą przełęcz w górach. Mówił o brytyjskiej armii Indusu, która 180 lat temu pod dowództwem niedołężnego generała Elphinstona desperacko przedzierała się do Indii, masakrowana przez afgańskich wojowników. Cztery i pół tysiąca żołnierzy oraz dwanaście tysięcy cywilów w odwrocie z Kabulu do Jalalabadu. Do celu dotarł jeden Brytyjczyk lekarz. William Brydon. Na pytanie, gdzie jest armia, odpowiedział: Ja jestem armią. Marin nie miał trzydziestu lat. Wylądował w Afganistanie tydzień wcześniej. Jego ciało wypełniała energia, oczy błyszczały ekscytacją i podziwem dla widoku, który się przed nimi rozpościerał. Z nami nie poszłoby im tak łatwo, powiedział z silnym akcentem południowca. Próbowali Persowie, Grecy, Mongołowie, Brytyjczycy i Rosjanie wszyscy ponieśli klęskę, odparł Karol. Afgańczycy gardzą śmiercią. Nigdy nie poddadzą się najeźdźcom. Żaden inny naród na świecie tak nie walczy. Marin pokręcił głową. Są głupcami. Mogliby przyjąć od nas dobrodziejstwa cywilizacji. Dwie kopalnie, które chronimy, potrafiłyby wykarmić cały kraj. — Wierzysz, że bank Norton-Williams zostawi tu część zysków? — zapytał Karol. — Tak nam powiedziano — potwierdził poważnie Marin, po czym się uśmiechnął. — Wolałbym, żeby mnie coś skapnęło. Choć jedna sztabka. W końcu to my nadstawiamy karków za ich złoto. Nie ma co marzyć, ale i tak było warto tu przylecieć. Choćby dla tego widoku. Oparł na murku lufę karabinu M16 i podniósł do oczu mały aparat fotograficzny. Strzał rozerwał ciszę. Odbił się echem od wzgórz i powrócił słabą skargą. Marin upadł na plecy, upuścił aparat, chwycił się za krwawiące gardło. Jego oczy wyrażały niedowierzanie skarżącego się dziecka. Dlaczego snajper wybrał jego, a nie Karola? Obaj nosili podobne mundury, byli tak samo uzbrojeni. Zawsze powracało to pytanie z poczuciem niesprawiedliwości i winy.